Mamy mówić o Śródmieściu Gdańska, które objęte jest opracowywanym planem miejscowym, który będzie obowiązywał przez wiele lat jako podstawa do wydawania wszelkich decyzji lokalizacyjnych, do prowadzenia polityki rozbudowy tej części miasta, który jest właściwie sercem tego miasta. I co to jest ten plan Śródmieścia? Tutaj widzimy na tej planszy, widzimy obszar tego terenu, który nazywa się Śródmieście. Obejmuje on dawny układ Gdańska sięgającego czasów Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego, które tutaj nad morzem miało swoją morską stolicę. I to jest teren, który ma granice swoje oparte z jednej strony o Wisłę, otoczony fortyfikacjami i fosami Motławy, która nazywa się w tamtym miejscu Motława Opływ, a przez środek tego serca miasta, przez środek Śródmieścia płynie Motława i jej odgałęzienia zwane kanałami Motławy. Wytwarza ona wyspę Spichrzów naprzeciw głównej części Śródmieścia, jakim jest główne miasto, inaczej prawe miasto albo właściwe miasto. I to jest centrum Śródmieścia. Do niego przylega Stare Miasto, które było, dlaczego nazywa się Stare, że było ono przed głównym miastem, albo było to Stare Miasto przy Grodzie Gdańskim. Główne miasto jest tą częścią, którą wszyscy nazywają czasami Starówką. I jest ona odbudowanym elementem tego miasta, które się nazywa Gdańsk i które jest znane na świecie jako to miasto Gdańsk. Udało nam się dość dobrze w zakresie ilości tych kamienic dawnych i zabytków odbudować to główne miasto. Nie jest ono jeszcze całkowicie ukończone i najbardziej pragnąłbym, ażeby ukończone było na tysiąclecie Gdańska, żeby rocznica tysiąclecia Gdańska zbiegła się z oddaniem ostatecznym tego głównego miasta społeczeństwu Polski, Gdańska i Europy jako coś ukończonego. Niewiele już potrzeba do tego ukończenia. Jest kilka plomb jeszcze do uzupełnienia. Trzeba to wszystko wyreperować, co zostało uszkodzone w czasie. Odbudowujemy to główne miasto 50 lat. I to jest okres, który z wielkim wysiłkiem poświęcony został na z powrotem wskrzeszenie tego, co było zniszczone w ciągu tygodnia. Teraz usunęliśmy to, co było złe, a chcieliśmy zachować i otworzyć to, co było piękniejsze, najładniejsze w Gdańsku. Stąd też taka idea, że odbudowujemy Gdańsk piękniejszy niż kiedykolwiek. Naturalnie możemy to potraktować z uśmiechem, że takie to hasło przyświeca, ale jednak ono jest w dużym stopniu prawdziwe. Wiele obiektów jest ładniejszych niż były przed wojną, przed zniszczeniem, bowiem one były też przebudowywane, szczególnie za czasów pruskich. Nie dbano o stare zabytki, zaniedbano piękno kamienic, ich fasad, dobudowywano różne przybudówki, przekształcano. I teraz odbudowujemy, myśląc o tym, żeby odbudowywać formy, które były najładniejsze na przestrzeni wieków. Jeżeli jest jakaś kamienica, na której miejscu stała gotycka, renesansowa, barokowa i rokokowa, to powstawała sprawa, jak to odbudować. Odbudować najpiękniejszą, najciekawszą. I w ten sposób ulica Mariacka jest moim zdaniem ładniejsza niż była przed wojną. Naturalnie jest wiele rzeczy, które należy poprawić, uzupełnić. Jest dyskusyjna sprawa naszych podwórek. Trzeba wytworzyć większą intymność tych dziedzińców, tak żeby turyści nie plątali się po podwórkach, tylko mieli do wglądu widoki przez nas ukształtowane
zewnętrzne, zewnętrznych ulic, same dziedzińce z drugiej strony były nieodzowne do tego, żeby stworzyć znacznie lepsze warunki dla mieszkania. I te dziedzińce, one w jednym miejscu bardziej zaniedbane, w drugim mniej, wymagają stałego zaangażowania mieszkańców. Jest teraz taka sytuacja, że po zmianach społecznych, które nastąpiły, zniknęły komitety blokowe, zniknęły rady osiedla, a to dla głównego miasta było konieczne, bo wtedy mieszkańcy czuli się właścicielami tych podwórek i dbali o nie. Teraz istnieje konieczność z powrotem wskrzeszenia tych komitetów blokowych, rady osiedla, szczególnie jeśli chodzi o Śródmieście, bo na terenach osiedli mieszkaniowych objętych spółdzielczością mieszkaniową, to tam te rady spółdzielcze spełniają swoją rolę. Podczas gdy tutaj w Śródmieściu brak organizacji samorządu mieszkańców i użytkowników powoduje pewne, no, jak gdyby opuszczenie sprawy, a sama administracja i tam PGM i Romy nie są w stanie zapewnić ładu i porządku na tych dziedzińcach wewnątrz poszczególnych bloków głównego miasta. Problemy Śródmieścia. To jest nie tylko główne miasto. Ogromnie zaniedbana dzielnica Dolnego Miasta, które zostało potraktowane jako jakaś dzielnica do przebudowy, do estetyzacji, ale nigdy nie miała pełnej organizacji takiej jak na głównym mieście, w sensie odbudowy poszczególnych bloków, ich reparacji. Mieszkańcy żyją tu w znacznie gorszych warunkach. To samo dotyczy Góry Biskupiej. W rejonie ulicy Na Stoku i Góry Biskupiej, która jest ogromnie urokliwa. Ta ulica Biskupia zadbana może stanowić również śliczną enklawę na wzór ulicy Mariackiej. Stare miasto, a właściwie ta dzielnica, która jest zabudowana w większości nowymi budynkami, jest to centrum handlowe, administracyjne, hotelowe, przemieszane z zabytkami, z budynkami takimi jak ratusz staromiejski, Wielki Młyn, Kościół Katarzyny, Kościół Brygidy, ale tamte elementy zabytkowe tkwią jak w cieście nowej tkanki budowlanej. I ta dzielnica wymaga ostatecznego ukończenia, szczególnie placu przed dworcem i placu rejonu ulicy Heweliusza i Rajskiej. Przewiduje się tutaj w stosunkowo niedługim czasie wybudowanie dużego domu towarowego, no i skoncentrowanie wysiłku nad poprawieniem i doprowadzeniem do stanu reprezentacji godnej Gdańska placu przed dworcem. Człowiek wychodzący z dworca ma bardzo przykre jakieś wrażenie, jeśli chodzi o Gdańsk. Jeżeli nie był w Gdańsku i nie widział ulicy Długiej, Mariackiej, Długiego Pobrzeża, to wysiadając naprzeciw Orbisu, dawnego hotelu Monopol, ma wrażenie, że wysiadł nie do miasta takiego sławnego jak Gdańsk. I dlatego teraz ogromny wysiłek musi być włożony, ażeby plac przed dworcem stał się pierwszą wizytówką, tym pierwszym widokiem Gdańska. Tam powinno się już czuć Gdańsk. Architektura, która pojawi się naprzeciw dworca, na tym placu dworcowym, powinna być godna tej architektury ulicy Długiej. To nie oznacza, żeby tam tworzyć formy zabytkowe, tylko formy, które z jednej strony będą współczesną architekturą, ale z drugiej strony, żeby były gdańską architekturą. My mamy przykłady architektury, która nie była kopią starej, jak na przykład Poczta na Długiej, budynek redakcji prasy na Targu Drzewnym, i wszystkie te obiekty, one będąc nowymi, jednocześnie nosiły piętno zjawisk gdańskich. Dlatego też tu powinno przed dworcem przyświecać ta idea. To ma być również architektura gdańska. Gdańsk nie ma nowego, godnego ratusza. Ratusz na Długim Targu, jeden z najpiękniejszych, o najpiękniejszej wieży świata, ponieważ hełm na wieży ratuszowej
moim zdaniem jest najpiękniejszym hełmem ratuszowym na świecie, ale jest to muzeum. Podczas gdy Urząd Miejski w Gdańsku, jego architektura, jego wyraz urbanistyczno-plastyczny jest niegodny tego miasta. Przewidujemy w planie, że w przyszłości powinien powstać prawdziwy obiekt, który można nazwać ratuszem Gdańska. Obecnie jest to takie boczne skrzydło, mieści się w obiekcie, który w okresie lat 50. był budowany jako izba skarbowa. I potem się stał tak automatycznie urzędem miasta. Ale nie jest to obiekt godny tego wielkiego, wspaniałego Gdańska. Przewidujemy przedłużenie Drogi Królewskiej, czyli ulicy Długiej, Długi Targ, w kierunku zachodnim, także przekrywając tory, wytworzyć na zakończenie budynek, który będzie głównym akcentem Urzędu Miejskiego. To jest tak zwana zachodnia część osi Drogi Królewskiej. Na wschód za to przedłużeniem ulicy Długiej, Długiego Targu jest ulica Stągiewna najpierw, która jest w tej chwili w budowie. Jest to największa inwestycja gdańska. Można powiedzieć, że w Śródmieściu jest to największa inwestycja z Śródmieścia. I po jej zbudowaniu, a jest to 44 kamienice, częściowo w charakterze architektury dawnych spichrzów i budynków, które stały tu w XIX wieku. Ale taka dawka 44 kamienic budowanych przez bogate firmy i bogatych kupców i rzemieślników gdańskich przedłuży Drogę Królewską i stanie się na ten okres tysiąclecia bodajże najwspanialszą budową rocznicy tysiąclecia Gdańska. A dalej dawna ulica Elbląska, prawidłowo obecnie nazwana Długie Ogrody, również ma wielkie zamierzenie, ażeby jej lewą stronę, gdzie jest trawa, dlatego jest tam ta trawa, bo przewidywano poprzednio inny przebieg wielkiej trasy Armii Krajowej, nie tak jak obecnie jest ona realizowana, tylko skrótem przez ulicę Elbląską. Tam przewiduje się dalszy ciąg Drogi Królewskiej z kamienicami o charakterze nowej architektury, ale bazującej na gabarytach, na wykorzystaniu podziałów dawnych fundamentów, tak żeby ta Droga Królewska zakończyła się tam, gdzie ona w ogóle zawsze się kończyła, przy Bramie Żuławskiej. I to jest koniec tej głównej osi Śródmieścia Gdańska. Brama Żuławska była zawsze tym zakończeniem i wlotem od wschodu do Gdańska. Na wzór Alei Zwycięstwa znajdowała się też tutaj przez Gdańszczan założona wspaniała Aleja Drzew. Ta Aleja Drzew będzie możliwa do odtworzenia, bo znika stąd tramwaj, który będzie już jechał nową trasą przechodzącą przez ulicę Sadową i łączącą się z Siennicką za Bramą Żuławską. I wówczas zakładamy, że z powrotem odtworzy się tą aleję aż do Bramy Żuławskiej. Obydwie strony tej ulicy będą wymagały z jednej strony odbudowy, a z drugiej strony wyreperowania i uzupełnienia. Tak jak na przykład przewidujemy zrekonstruowanie, odbudowę Pałacu Mniszków, który stał po stronie północnej tej ulicy za Kościołem Świętej Barbary. To wielkie założenie da tą kompozycję Śródmieścia Gdańska godną skali międzynarodowej. A do tego dodajmy jeszcze, że samo główne miasto zostanie uzupełnione północną częścią Wyspy Spichrzów, która i będzie jak gdyby należała do głównego miasta. I rynkiem Gdańska, bo wiemy, że Kraków ma rynek, Warszawa ma rynek, Gdańsk ma wprawdzie Długi Targ, ale on jest bardziej poszerzoną ulicą niż rynkiem. Prawdziwym rynkiem Gdańska jest woda. Tak jak w Krakowie przyjeżdżały wozy na rynek, tak tu wpływały statki i okręty na rynek gdański. Tym rynkiem jest Motława, stara Motława, która mająca oprawę po obydwu stronach architektury, tej, którą już przy głównym mieście możemy oglądać, jej kolorową, żywą, napełnioną sklepami, lokalami gastronomicznymi, to po drugiej stronie również przewiduje plan stworzenie takiej samej
architektury nawiązującej do dawnych form, uzupełnionych tam, gdzie nie ma przekazów historycznych, nową architekturą, ale nie zakłócającą tego ciągu, który widzimy już na wzorze budynku ZUS-u, czy na Ołowiance Muzeum Morskiego. I tak samo zostanie północna część wyspy ukończona i będzie wspaniałą oprawą tego pięknego wodnego rynku gdańskiego. Przed sobą mamy teraz szczegółowy plan serca Śródmieścia, czyli główne miasto. W głównym mieście znajdują się jeszcze luki. Jest tu obiekt na ulicy Szerokiej z tyłu za zakładami graficznymi, który wymaga odbudowy. Jest tu 9 kamieniczek i bez nich to tyły zakładów graficznych powodują, że ulica Szeroka jest rozbita, nieurządzona. Na szczęście za Muzeum Morskim, za Żurawiem, odbudowuje się ładny zespół kamienic na cele pensjonatu, hoteliku takiego, podtrzymującego ciągłość jeszcze z linią żeglugową między Helem a Gdańskiem, prywatną. I to są właściwie takie dwa główne obiekty. Jest jeszcze luka przy ulicy Chlebnickiej, Piwna i Chlebnickiej, na narożniku Kaletniczej, gdzie jest wyrwa i patrzy się na tyły zupełnie niezorganizowanego plastycznie podwórka za ratuszem. Istnieje mały obiekcik przy bramie cmentarnej w pobliżu Izby Adwokackiej i to zapełnienie tych małych luk właściwie możemy powiedzieć, że jest budowlanie odbudowane główne miasto. Naturalnie, że jest tu jeszcze wiele do zrobienia w małej architekturze. Dokończenie tych przedproży, które zaczęto, a nie dokończono, jak na przykład na ulicy Chlebnickiej przy kasynie policyjnym, gdzie ceglane tymczasowe przedproża czekają kilkadziesiąt lat, kiedy zostaną doprowadzone do stanu zamierzonego z rzeźbionymi, tak jak na ulicy Mariackiej, czy innymi na tejże ulicy Chlebnickiej. Potrzeba uporządkować małą architekturę i partery odcinka między bramą zieloną a bramą krowią, gdzie nagle urywa się na zielonym moście ciąg handlowo-spacerowy i tylko tam się wyprowadza na chaszcze i zarośnięte trawą i badylami pieski na spacer. Rzecz jest do zrealizowania w ramach tych dwóch lat na pewno. Należy doprowadzić do porządnego uporządkowania ciąg murów obronnych od strony południa głównego miasta, od starego przedmieścia. Poza tym trzeba posprzątać to miasto, uporządkować, ponaprawiać te wszystkie uszkodzenia, które powodują odpadanie tynków. To często są drobiazgi. Do tego celu potrzebny jest między innymi właśnie ten aktyw społeczny, tych mieszkańców, którzy w poszczególnych blokach potrafią zadbać o tą architekturę, o tą zieleń, o te uszkodzenia. Jeżeli popatrzymy sobie na zieleniec przy ulicy Szerokiej, to tu przewidujemy takie miejsce, gdzie powinien się znajdować i pawilon o charakterze takich, gdzie się siądzie, są napoje orzeźwiające, a również może się znajdować wreszcie porządny szalet miejski, tak usytuowany, żeby łatwo było do niego dotrzeć i żeby on był nie jakimś wstydliwym obiektem kryjącym się, tylko żeby to był ładny obiekt, który
jest na takim poziomie, że można się pochwalić jego architekturą. Trzeba zadbać o odpowiednie reklamy, pousuwać to, co zostało tak, powiedzmy, zeszpecone przypadkowo, pomalować te elewacje, nie tylko partery, ale podciągnąć elewacje do góry, te wszystkie, które już no, są wyjątkowo brudne i wymagają tego. Pokazuję tutaj przy hali targowej ten fragment. Tam jest dużo elewacji takich do poprawiania. Sama hala targowa. No cóż, należy w jakiś sposób zakończyć spory z halą targową, bo przecież na tysiąclecie Gdańska nie może taka ruina stać. Tylko trzeba to pomóc i tym kupcom, i tym, temu właścicielowi, który kupił halę, żeby mógł to spokojnie zrobić. Na pewno należy liczyć się z tym, że na tysiąclecie Gdańska złota brama musi być złota. To samo dotyczy otwarcia ostatecznie i na tysiąclecie konieczne byłoby to bezwzględne otwarcie podziemi dworu Artusa, które od paru lat oczekują już otwarcia i powiedziałbym, że tylko z przyczyn biurokratycznych to jest nieuruchomione. Na pewno na tysiąclecie będzie otwarty dom Upphagena. Jego piękne wnętrza, które są no, rzadkim przypadkiem zachowania wnętrz bogatego kupca patrycjusza miasta. Na taką skalę jak patrycjusz wenecki, to taki sam patrycjusz gdański. Należy przynajmniej małą architekturę wokół kościoła świętego Jana doprowadzić do takiego stanu, ażeby no, ona nie straszyła obrzydliwym płotem. To jeżeli nie można już ukończyć wnętrz kościoła świętego Jana, to przynajmniej na zewnątrz mała architektura powinna być ukończona. Pewne fragmenty zieleni są w głównym mieście rzeczą pewną nową, bo przedtem to były tylko drzewa przy domach. To teraz te zieleńce są nowym wkładem, jak gdyby wzbogacającym to miasto i nie szkodzącym tkance ogólnym nastroju uliczek gdańskich. To samo dotyczy na ulicy Szerokiej tego zieleńca, jak i na Świętego Ducha. Za to trzeba sobie powiedzieć, że poszczególne dziedzińce są oazami zieleni. Tyle, że nieodbudowanie wielu uliczek bocznych spowodowało, że te zieleńce i te wewnętrzne dziedzińce zbyt agresywnie są ujawniane. I dlatego tutaj przyszłość rozbudowy głównego miasta widzimy przez odbudowywanie fragmentów tych małych uliczek bocznych, które pozamykają dziedzińce i wytworzą większą kameralność dla mieszkańców. We'll be right back.